Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj miałem tutaj w Lesznie mówić o takiej ważnej rzeczy, szczególnie dla małych miast, o odpowiedzialności urzędników, ale zanim o tym powiem, wczorajsze wydarzenia na debacie w domu publicznym, zwanym telewizją publiczną, wymagają komentarza. Po pierwsze, zlekceważono 7 milionów Polaków i zamiast poważnej debaty prezydenckiej odstawiono szopkę niczym z rekolekcji. Jak prezydent chce przygotować dzieci na komunię, czy i jak Jarosław Kaczyński chce być zadowolony w stosunkach z LGBT. To jest hańba. Hańbą jest również to, co się działo przed telewizją, a pewno nie wszyscy Polacy mieli okazję to zobaczyć i warto o tym powtórzyć. Otóż przed telewizją jaśnie pan nam panujący, wszechmocny monarcha Andrzej Duda nie uszanował tego, że mój autobus, ten, który tu widzicie, przyjechał trochę wcześniej i zatrzymano nas przed bramą, bo musieliśmy czekać, aż monarcha przyjedzie pierwszy, bo ustawka, jaką chcieli zrobić, pokazać, że on tak wjeżdża, się nie udała. No po prostu skandaliczna sprawa, policja, interwencje, no trudno mówić w ogóle w Polsce, że mamy równe wybory. Kolejna sprawa to 2 miliardy podatków, na co poszły w telewizji polskiej. No właśnie wczoraj się pokazało to bardzo wyraźnie. Być może część z Państwa zauważyła, że w ostatniej części wypowiedzi podniosłem obrazek z wizerunkiem naczelnika Jarosława Kaczyńskiego i postawiłem go na stole Andrzeja Dudy. No ale właśnie te 2 miliardy, które zostały wydane na telewizję polską, zostały spożytkowane na posłusznych operatorów, którzy nie pokazali Polsce bardzo brutalnej prawdy. Otóż Andrzej Duda schował ten obrazek ze wstydem, schował wizerunek swojego szefa partyjnego, schował pod stół z miną obrzydzenia. To jest obraz tego, jak bardzo on sam czuje się pogardzany przez tego człowieka i jak bardzo całe państwo PiS jest kartonowe i opiera się nie tylko na pogardzie wobec obywateli, nie tylko na dzieleniu Polaków, ale nawet na pogardzie dla tego biednego Andrzeja Dudy. I ostatnia rzecz. Jeżeli, to już wyszło po debacie, jeżeli przeanalizują Państwo pytania z tej debaty i obejrzycie spot Andrzeja Dudy, to okazuje się, że Andrzej Duda odpowiedział na wszystkie pytania z debaty już wcześniej w spocie. Totalna ustawka, niekompetentne pytania, zmarnowane 2 miliardy na dom publiczny zwany telewizją publiczną. I to wymaga reakcji. Po pierwsze, jako wyborcy powinniśmy ukarać te Bizancjum PiS-u, te marnotrawienie naszych pieniędzy w czasie, kiedy nieudacznik Morawiecki z nieudacznikiem Dudą niszczą gospodarkę Polski. To jest jedna ważna konkluzja, ale jest także druga. Polska, Polacy, wyborcy potrzebują uczciwej debaty. Jeżeli jest problem, bo wiemy już, że centralne stacje telewizyjne, prywatne, TVN i PiS, wycofały się z debaty tylko dlatego, że Andrzejowi Dudzie wtóruje Rafał Trzaskowski i obydwoje żerują na cenzurze w mediach. To znaczy wiedzą, że jak będą występować z pozostałymi kandydatami, to stracą na tym, bo Polska zobaczy, że dla układu PO-PiS jest alternatywa. Więc rezygnują z debaty i telewizją centralnym, są prywatnymi stacjami, ja to szanuję. To jest zupełnie co innego niż ten dom publiczny za 2 miliardy utrzymywany. Ja szanuję decyzję prywatnych stacji, że nie chcą pokazywać takiej debaty, ale Polacy ją potrzebują. Na szczęście mamy media społecznościowe, mamy YouTube, mamy Facebook, mamy możliwości dotarcia do ogromnej rzeszy ludzi. Ja teraz apeluję za Państwa pośrednictwem, aby kandydaci, którzy mają odwagę pokazać swoje programy Polsce, mają odwagę rozmawiać o tym, co chcemy w kraju zmienić i jakie są wizje prezydentury, przystąpili do debaty. Wzywam Szymona Hołownię, Waldemara Kosiniaka, Krzysztofa Bosaka oraz pozostałych kandydatów do tego, abyśmy wspólnie zorganizowali debatę za pośrednictwem mediów społecznościowych, żeby Polacy mogli zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe kandydatury na urząd prezydenta, a nie ci chłopcy na posyłkę Kaczyńskiego i Schetyny. To nie są prawdziwe wybory. PO-PiS to nie jest żadna alternatywa dla Polski, to jest malowanie grzyba na ścianie, który i tak ten grzyb po zamalowaniu wyjdzie. Nie dajmy się oszukać
temu milczeniu dwóch głównych kandydatów, którzy wykorzystują to, że bez debaty mogą udawać, że są jedyną alternatywą, a nie są. Są dla Polski piekłem i są pułapką dla Polaków. I teraz wrócę do tego, co miało być moim głównym tematem na dzisiaj. Otóż w Polsce mamy ogromny problem z wolnością i ten problem z wolnością bierze się z tego, że na 460 posłów ustawy, które są przegłosowane, czyta 10. Prawo, które jest stworzone w sposób skandaliczny, ale to jeszcze nie byłoby problemem, gdyby nie to, że dodatkowo mamy do czynienia z gigantycznym brakiem odpowiedzialności ze strony urzędników. A ten brak odpowiedzialności kształtuje się bardzo często w ten sposób, że oni nadużywają albo balansują na granicy prawa, mając za nic szacunek do praw obywatelskich i wychodzą z prostego założenia. Jak się obywatelowi coś nie podoba, to niech se idzie do sądu. Oni wiedzą, że Polacy mają dość sądów, mają dość wieloletnich procesów. Wiedzą, że też w sądach jest duża rozbieżność w orzecznictwie. Wyroki nie są pewne. Jak się idzie do adwokata, to adwokat mówi: drogi kliencie, według prawa to tak powinno być, ale jak będzie w sądzie, tego nikt nie wie. I urzędnicy doskonale o tym wiedzą i wykorzystują tą sytuację. Dlatego ja w swojej prezydenturze zmienię układ odpowiedzialności w państwie za ten chaos prawny wprowadzany przez polityków nieczytających ustaw, nad którymi głosują, zaczną przede wszystkim w pierwszej linii odpowiadać urzędnicy. Wprowadzimy zasadę ostrożnej interpretacji. To znaczy urzędnik, jeżeli się spotka z niejasnością w prawie, z którą ma problem, albo z którą obywatel może zrozumieć inaczej, rozumując w sposób logiczny, to urzędnik zawsze ma przyjąć wygodniejszą dla obywatela zasadę. I jeżeli tego nie zrobi, jeżeli złamie zasadę ostrożności interpretacji prawa, ostrożności z korzyścią dla obywatela, powinien ponosić zdecydowanie odpowiedzialność karną. Jest to szczególnie wielki problem w mniejszych miastach, gdzie zażyłe stosunki między prokuratorami, sędziami, policjantami, samorządowcami prowadzą do wielu nieszczęść, nadużyć i de facto ograniczają wolność obywateli żyjących w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma, tak jak w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu czy w Gdańsku, dużej grupy sędziów, którzy nie żyją, nie mają zażyłości z władzą samorządową i z prokuratorami. Jest to jeden z najważniejszych postulatów mojej prezydentury, który może istotnie odmienić funkcjonowanie ludzi, ich wolność w mniejszych miejscowościach. Pytania? Wyczerpujące. Wyczerpujące. Bardzo dziękuję państwu.